Pierwszy wykład poświęcony jest początkom kina na ziemiach polskich, tak mniej więcej do 1918 roku, czyli okresowi, w którym jeszcze nie mamy niepodległości. I od razu chciałbym rozwiać takie dwa stereotypy, które często łączą się z tym wczesnym okresem. Po pierwsze taki o zapóźnieniu cywilizacyjnym Polaków w związku z tym, że nie mamy własnej państwowości, że kultura trzech zaborów nie jest z sobą dobrze uzgodniona i tak dalej. I po drugie o takim tandetnym, prymitywnym, jarmarcznym charakterze tego wczesnego kina. Nowi historycy kina szczególnie uczuleni są na to określenie jarmarczne, czyli tandetne i drugorzędne. Jeśli nawet tak bywało, to później, i to była taka jedna ze ścieżek, którymi kino poszło, natomiast na pewno nie dotyczy to początków. Więc po pierwsze wcale nie byliśmy zapóźnieni specjalnie. Rozwój poszczególnych dziedzin kultury przebiegał podobnie jak w stolicach europejskich. Zwłaszcza te dziedziny kultury, które by poprzedzały, zapowiadały kino, fotografia na przykład. Prawda? To jest ten koncept Bazena, że kino to jest ożywiona fotografia. Od początku tego używano. No to u nas to też przebiegało normalnie. W latach 60. fotografowie wraz z lżejszym, wygodniejszym sprzętem zaczynali wychodzić w plener. Ukazywały się albumy fotograficzne. Lata 70., 80. to pojawienie się fotografii prasowej. 80. to już fotografia amatorska. Zakłady fotograficzne zaczynają obsługiwać fotografów amatorów, a także publiczność przyzwyczajona jest do na przykład prenumerowania serii fotograficznych, cykli, czyli zakład fotograficzny wysyła do swoich prenumeratorów cykl związany na przykład z wybuchami wulkanów, z widokami stolic europejskich, z wodospadami i tak dalej. No, to jest przykład, jak w sposób naturalny to przekształciło się potem w kino, prawda? Więc u nas to wszystko przebiegało właśnie normalnie, gdyby mówić o komiksie, o teatrze, o rozwoju czasopism, tygodników ilustrowanych typu Wędrowiec czy Naokoło Świata. To też było zgodne z europejskim rytmem. To po pierwsze. Po drugie, co ważne, bardzo, kino zaspokoiło pewną potrzebę cywilizacyjną, związaną z ciekawością świata. Ten okres, w którym kino powstało, 1895, to jest okres niesłychanego przyspieszenia w dziedzinie techniki. Niemal równocześnie powstają takie wynalazki jak samochód, welocyped, patefon. Nawet słowo pochodzi od nazwiska francuskiego producenta Pate, który zasłużył się zarówno w dziedzinie fonografu, czy właśnie patefonu, jak i w dziedzinie kinematografu. No ale jeśli mówię o samolocie, o rowerze, o samochodzie, to mówię o komunikacji, prawda? Już nie mówię o pociągu, bo rozwój kolei to jest cała druga połowa XIX wieku. Telefon, dodajmy do tego. Ogromne ułatwienie komunikacji związane z ruchliwością i z ciekawością świata. Kino kojarzyło się właśnie z widokami szerokiego świata. Gdyby użyć takiego porównania, mówi się, że najlepszym polskim scenarzystą był Sienkiewicz. Niedosłownie, prawda, ale twórcą fabuł. Otóż chcę się zwierzyć, że jak w ostatnich latach próbowałem czasem wrócić do tych wielkich powieści historycznych Sienkiewicza, to odpadałem. To nie bardzo się już dzisiaj daje czytać. Natomiast, przynajmniej dorosły ma z tym kłopoty, natomiast sięganie do Sienkiewicza, reportera, dziennikarza, listy z podróży do Ameryki, to jest lektura absolutnie
fantastyczna, czyli tego wczesnego okresu, bo to są 70. lata, młody, 70-80. młody rzutki podróżnik, fantastycznie opowiadający. Otóż kino, jak gdyby na początku, początki kina, to jest odwołanie się do tego Sienkiewicza reportera, tego Sienkiewicza opowiadającego o, no i innych takich, opowiadającego o świecie. I pierwsze filmy zaspokajały taką właśnie ciekawość. Jeśli gdzieś było widoczne zapóźnienie, lekkie trzeba powiedzieć, to zwykle wtedy to było takie zapóźnienie kilkumiesięczne, roczne w porównaniu do światowych wynalazków w polskiej kulturze, to ono się wiązało z pierwszymi seansami kinematograficznymi. Kino zwykle jest domeną stolic, prawda, i przemysłu na całym świecie. No, w Stanach nie, jak wiadomo, ale w Europie. W każdym razie w stolicy jest przemysł kinematograficzny, tam jest najwięcej teatrów, aktorzy, producenci i tak dalej. No a u nas akurat Warszawa była takim prowincjonalnym miastem, w którym rządziła administracja rosyjska. I z tym się wiązał kłopot. Jak dochodziło do pierwszych pokazów kinematografu Lumière'ów? Właściwie Louis Lumière'a, on właśnie wynalazł. Jak wiadomo, kinematograf, ten brat August się tak podpiął, bo oni się umówili, że wszystko będą robić razem, nierozłączni bracia. Otóż ci twórcy kinematografu z Lyonu po pierwszym triumfalnym pokazie paryskim w grudniu 1895 roku, to są początki kina, oficjalna data, prawda? 28 grudnia, pierwszy płatny pokaz kinematografu 1895 roku. I oni zaczęli wysyłać tych liońskich przedstawicieli swojej firmy w świat. W podwójnym celu. Po pierwsze, żeby ci przedstawiciele, szybko wyszkoleni operatorzy, organizowali w różnych miastach europejskich od stolic, poczynając pokazy kinematografu, Lumière'ów, żeby to była taka promocja, prawda, która miała udowodnić, że to jest najlepszy wynalazek, przybijający wszystkie inne z Edisonem na czele. Taki triumfalny pokaz w Stanach Zjednoczonych w czerwcu 1896 zadecydował ostatecznie o światowym triumfie kinematografu Lumière'ów. A po drugie, żeby równocześnie, jak już tam są, zbierali nowe zdjęcia. To były krótkie wtedy filmiki, uzależnione od miejsca, jakie było na taśmę, 50-sekundowe. No ale bardzo szybko powiększało się to Lumière'owskie archiwum. I do Warszawy ten przedstawiciel Lumière'ów, Mariusz Chapuis, przyjechał w kwietniu 1896, czyli z takim paramiesięcznym opóźnieniem normalnie. I to jest wszystko znakomicie udokumentowane, bo Francuzi żywią kult Lumière'ów, cała ich biografia jest opracowana dokładnie. Więc on 2 tygodnie szukał kontaktu w biurach warszawskich, ale z nikim się nie mógł dogadać. Jak się umawiał z urzędnikiem, to ten urzędnik nie przychodził, potem były jakieś imieniny, potem przez 2 tygodnie nic nie dało się załatwić, więc pojechał dalej do Petersburga. Warszawa była tylko przystankiem i w Warszawie wtedy pokaz kinematografu Lumière'ów się nie odbył. Więc to zdarzyło się dopiero w znacznie lepiej i punktualniej zorganizowanej Galicji w listopadzie. Stąd pierwszy pokaz kinematografu Lumière'ów na ziemiach polskich 14 listopada 1896, czyli już 11-miesięczne opóźnienie. To było dużo, to byliśmy mniej więcej na poziomie Hondurasu, Kolumbii. Już w Europie to wszystko się odbyło wcześniej. I co ciekawe, w teatrze, w pięknym gmachu Teatru Miejskiego wówczas, dziś Teatru Słowackiego, więc jeden z najpiękniejszych budynków teatralnych na ziemiach polskich. Dyrektorem tego teatru był Tadeusz Pawlikowski, który ma dziś ulicę w centrum Krakowa, wspaniała postać. On był światłym człowiekiem i nie obawiał się o takie zeświadczenie instytucji teatru. Łatwo sobie było wyobrazić, że
że kino, że filmy będą wyświetlane w teatrze. Więc ten pierwszy pokaz się odbył, kilkunastominutowy, bo to było 12 krótkich filmików. Pierwszym było śniadanie dziecka, właściwie obiad, bo tam widać koniak. Jest to śniadanie, bo déjeuner, prawda, to jest właściwie obiad, czy lunch dziecka. A na koniec słynny wjazd pociągu na stację. Andrzej Urbańczyk, nieżyjący już dziś polityk, ale też świetny historyk tego wczesnego okresu kina, opublikował taką książeczkę o tych pierwszych pokazach i obliczył, że w ciągu kilku tygodni, wtedy w Krakowie, bo to ponawiano ten pokaz, 10 tysięcy ludzi, krakowian, zobaczyło kinematograf. A jak skoro Kraków miał wtedy około 80 tysięcy mieszkańców, no to co ósmy mieszkaniec Krakowa zobaczył, prawda, w ciągu pierwszych tych tam kilkunastu tygodni pokazu. Więc to się szybko zrobiła, nie wiem czy rozrywka, zjawisko kultury, bo to było traktowane jak wynalazek, właśnie takie okna na świat, zjawisko masowe. Wszyscy tym byli zainteresowani. A jak parę miesięcy później, na początku 1897 już roku, analogiczne pokazy odbywały się w Teatrze Skarbka w Lwowie, to już obliczyła Barbara Gierszewska, co piąty mieszkaniec Lwowa kinematograf zobaczył. No i potem na różne sposoby, nie było jeszcze kin, prawda, więc początkowo rozmaite sale były adaptowane do tych pokazów. No tak kino się rozwijało, że stopniowo różne rzeczy tam pokazywano, no ale przede wszystkim ważne było i ciekawe, co pokazywano publiczności w tych kinach, czyli jak zaczynała się produkcja filmowa. Tu jest takie określenie pionierzy. W każdym kraju, w każdej kulturze, każda kultura ma swoich pionierów i kinematografii. Tu też jest rzecz charakterystyczna. Taka może najciekawsza, najbardziej, najmocniej obecna w światowej historiografii postać polskiego pioniera to jest Bolesław Matuszewski, który, i to jest ciekawe, ta polska specyfika, pioniera kinematografu. On był fotografem, no, jak zawsze, prawda, zwykle ci pierwsi wynalazcy zaczynali od fotografii i przechodzili do fazy fotografii ożywionej, polskim inteligentem, przemieszczającym się w tych latach między Warszawą a Paryżem, gdzie miał swój zakład fotograficzny. I on w tym Paryżu w latach 90. był bardzo zainteresowany archiwalnymi możliwościami i właściwościami fotografii. I jak zobaczył kino, nauczył się obsługi kinematografu, zaczął robić te pierwsze krótkie filmy techniką limierowską, to zorientował się, że film jest nowym, doskonalszym od wcześniejszych, bardziej wiarygodnym, tak się przynajmniej wydawało, no w znacznym stopniu tak jest, źródłem historycznym, źródłem historii. I opublikował w 1898 roku w Paryżu taką książeczkę Une nouvelle source de l'histoire, nowe źródło historii, która właściwie była takim pierwszym opracowaniem historycznym pokazującym, czy właściwie teoretycznym, pokazującym możliwości kina. On potem zaraz opublikował jej drugą rozszerzoną wersję, bo ta książka wywołała dyskusję. I można powiedzieć, że on podtytuł jest takie Depot historique, czyli Bolesław Michałek u nas to przetłumaczył, składnica kinematograficzna, ale to jest właściwie archiwum. I on już w 3 lata po powstaniu kina, niecałe, zaproponował takie rozumienie kina, że można tworzyć archiwa z taśm filmowych dotyczące wszystkich dziedzin, bitew morskich, spotkań dyplomatycznych, operacji chirurgicznych, to było wtedy modne, filmowanie operacji, instrukcje obsługi maszyn, praca dyrygenta, rejestracja przedstawień teatralnych, aż po
To już jest w tych jego pierwszych opracowaniach, aż po Pamiętnik życia. Już wtedy on wpadł na to, że niedługo, to się sprawdziło po latach, ale dziś się sprawdza absolutnie. Każdy może mieć łatwy w obsłudze sprzęt i filmować swoje życie. Inna sprawa, kto to potem oglądać, jak będziemy filmować cały czas swoje życie. Ale to jest późniejszy problem. Ważne, że ten polski pionier dostrzegł dokumentacyjne, rejestracyjne, archiwalne właściwości kina. Byli też oczywiście wynalazcy, Kazimierz Pruszyński, inżynier wykształcony w Leodium, czyli w Liège, w Belgii, bardzo wcześnie stworzył swój wynalazek kina, nazwał go pleografem. To zwykle tak było, tak Anglicy, Rosjanie, Niemcy, bracia Składanoscy, prawda, w każdym kraju byli jacyś tacy wynalazcy, którzy jednak, jak się okazało, przegrali konkurencję z braćmi Limierów, ale na swój sposób udoskonalali potem swój wynalazek. Na przykład Pruszyński, po pierwsze wynalazł aeroskop, czyli taką pierwszą kamerę, z której można było realizować zdjęcia lotnicze, wykorzystywane w czasie I wojny światowej, a później miał taką ideę fix, żeby wyprodukować łatwą w obsłudze kamerę amatorską. Stworzył taką wytwórnię Oko w tym celu i właściwie przez cały okres międzywojenny usiłował doprowadzić do produkcji tej lekkiej kamery, ale jemu strasznie zależało na tym, żeby kamera była tania, żeby to nie był ekskluzywny sprzęt i przez to właściwie przegrał tę konkurencję. No ale wybiegamy naprzód. Wróćmy do początków kina. Inni tacy prekursorzy, pionierzy, tym razem już nie kamery, wynalazku, tylko kiniarstwa, to byli bracia Krzemińscy z centralnej Polski. Starszy z nich się urodził w Radomiu. Oni właśnie z centralną Polską byli związani. I oni założyli pierwsze stałe kino w grudniu 1899 w Łodzi. Ono zwykle było tak na 3 miesiące, a później oni ruszali w objazd po całej Rosji. Jeździli z pokazami kinematografu. No, jak wrócili, to w końcu osiedli, zaczęli zakładać stałe kina. Ważna rzecz, że właściwie taka stabilizacja kina jako instytucji, to się jeszcze nazywało kinoteatru albo iluzjonu, rozmaicie na ziemiach polskich określano kino. Słowo kino weszło na dobre do języka już po odzyskaniu niepodległości, upowszechniło się jako ujednolicone określenie. Więc stabilizacja kina nastąpiła około 1907-8 wraz z ważnym taką z ważną umową na pozór czysto techniczną, związaną z tym, że dotychczasową sprzedaż taśm filmowych zastąpiono przez wynajem. I jak kiniarze zaczynali wynajmować, czyli pożyczać taśmy, to bardziej o nie dbali, bo trzeba było ją przekazać dalej. Znacznie się usprawnił ten obieg taśm filmowych. To wiązało się też wraz z rozwojem techniki z wydłużeniem seansów. Początkowo seans filmowy ukształtowany tak około godziny, czyli tak 50 minut wyświetlania filmów, złożony był kinematograf atrakcji, to się nazywało, z pokazów wielu filmów krótkich, różnogatunkowych. Trochę dokumentów ze świata, od tego się zaczynało, trochę stopniowo takiego wczesnego kina gatunków, jakiś krótki horror, krótka komedia, zwłaszcza właśnie sceny komiczne. Wraz z wydłużeniem seansu, stopniowo ten dwugodzinny metraż ukształtował się wraz z Narodzinami Narodu
Griffitha, godzina 40, godzina 50, okazało się do dziś, że to jest idealna długość seansu, ale to przyszło potem. Te dłuższe seanse, filmy 40-50-minutowe, próbowano też dłuższych, parogodzinnych, to jest właśnie mniej więcej 1909, 10, 11. Zmienia się charakter kina. Stopniowo ten kinematograf atrakcji wcześniejszy, polegający na olśniewaniu widza krótkimi pomysłami, zmieniał się w taki zamknięty seans polegający na tym, że publiczność siada i na przeciąg tych półtorej godziny, dwóch godzin jest przykuta do ekranu, do akcji, zapomina o sobie, zapomina o Bożym świecie, staje się małą dziewczynką, kaubojem, no nie Indianinem, prawda? Bo zawsze tu jesteśmy Indianie, to w tych wczesnych filmach tylko są zastrzeliwani bezszmerowo. Około 1910, 11, 12 powstają pierwsze budynki filmowe, pierwsze stałe kina. Gdyby pokazać to na przykładzie Krakowa, to jest dobrze opracowane. Pierwsze stałe kino w Krakowie, 1906 rok, nazywało się Cyrk Odeon i powstało w starej budzie cyrkowej, na 1500 miejsc mniej więcej, w takiej drewnianej budzie cyrkowej przy ulicy Wielopole. Właścicielem tego cyrku Odeon był wcześniej zegarmistrz, właściciel zakładu zegarmistrzowskiego Józef Kleinberger. I przez kilka lat to było największe kino w Krakowie. Rzecz charakterystyczna, że przy ulicy Wielopole, czyli pomiędzy dzielnicami robotniczymi, Grzegórzki, Podgórze, a szacownym centrum, gdzie jest uniwersytet, teatr i tak dalej. Więc tak kino było tym miejscem kultury pomiędzy. Zresztą bardzo ciekawie związane z życiem miasta. Na przykład premiera paryskiego, francuskiego filmu Dzwonnik z Notre Dame, według słynnej powieści Victora Hugo, została odebrana jako antykościelna. Wiązała się z takim protestem studentów przeciwko odchodzeniu od laicyzacji uczelni i stała się stopniowo, w związku z silnym tradycyjnie lobby chrześcijańskim w Krakowie, początkiem końca tego kina, które spłonęło, zostało zamknięte, już nie wróciło do działania w 1912 roku. Ale w tym samym 1912 roku, jesienią, powstały dwie piękne sale kinowe. Najpierw kino Wanda w pobliskiej dzielnicy przy ulicy Gertrudy. Później kino Uciecha przy Starowiśnej, jeszcze piękniejsze, wspaniale udekorowane przez Henryka Uziębło, takiego malarza krakowskiego. No jeszcze ja tam chodziłem do kina. W samo południe zobaczyłem w kinie Uciecha. Jeszcze kilkanaście lat temu oba te kina działały. Niestety dzisiaj w Wandzie są delikatesy. No, jak to w kulturze, prawda? To miejsce zajęły dzisiaj multipleksy, większe czy mniejsze. No ale w Krakowie to były eleganckie sale w centrum, które zaczynały z sobą rywalizować. Tworzyło się bardzo intensywne życie filmowe. Ci kiniarze wymyślali na przykład, jak w jednym kinie był pokaz tydzień filmów z Astą Nielsen, to w drugim kinie był pokaz tydzień filmów z Maxem Linderem, zaczął się druk programów. No i do 1914 roku już bodaj 8 kin działało w centrum Krakowa. Więc w ciągu kilkunastu lat to się zrobiło już poważne zjawisko z zakresu kultury. Ludzie zaczęli się przyzwyczajać do swojego kina i mówi się, że właśnie do 1914 roku mniej więcej przeciętny obywatel dużego miasta oglądał filmy raz w tygodniu. To było stałe przyzwyczajenie. No i teraz wracamy do pytania, co w tych kinach pokazywano. Właśnie ci kiniarze, właściciele bądź najemcy sal kinowych, no raczej właściciele, bo majętniejsi byli,
w tych latach zaczynali w sposób naturalny produkować to, co mieli pokazywać. Zaczynało się od aktualności. To było najłatwiejsze do realizacji. Pokazy jakiejś nowości ze swojego miasta. Ten przykład, o którym mówiłem, Józef Kleinberger, właściciel cyrku Odeon. On został też producentem filmowym, producentem aktualności. W 1907 roku zmarł Stanisław Wyspiański i ów Kleinberger przekonał światłego prezydenta Krakowa, Juliusza Leo, że to jest news, że warto spróbować utrwalić na taśmie filmowej takie zdarzenie jak pogrzeb Wyspiańskiego. Wielki artysta, on się mógł spodziewać, że to będzie jeden z numerów takich, które kupi, łatwo będzie sprzedać bądź wymienić z kiniarzami z innych wielkich miast europejskich, z Wiedniem zwłaszcza, czy Berlinem. No, z Wiedniem tu mówię o stolicy, prawda, dla Galicji. No i tak się właśnie działo, że ci kiniarze zaczęli sami być producentami, łatwiej im wtedy było uzyskiwać ciekawe taśmy od partnerów europejskich z branży. No ale tu już stopniowo Warszawa dochodzi do głosu i pierwszy taki producent na dużą europejską skalę pojawił się jednak w Warszawie. To był Aleksander Hertz, inteligent żydowskiego pochodzenia, wspaniałego, bardzo zasłużonego dla kultury polskiej rodu Herców. Jego imiennik Aleksander Hertz, historyk kultury żydowskiej, bajkopisarz Benedykt Hertz, no można by wymieniać długo. Aleksander Hertz był Piłsudczykiem, działaczem PPS-u, a więc działał też, brał udział w rewolucji 1905 roku. Dostał wyrok, musiał wyjechać za granicę, a jak wrócił, to już nie wrócił do działalności politycznej, tylko zajął się właśnie kinem. Był pierwszym polskim producentem filmowym na dużą skalę. Założone przez niego w 1909 roku Towarzystwo Udziałowe Sphinx. Działało przy Marszałkowskiej, 116 chyba. Tam też powstało kino o tej samej nazwie. No, to był właściwie ten początek porządnego polskiego przemysłu kinematograficznego. On najpierw realizował aktualności, tak jak zwykle robili kiniarze, ale stopniowo przeszedł do produkcji filmów fabularnych. W 1911 roku, to jest rok produkcji kilku pierwszych, no, na ówczesne zwyczaje filmów pełnometrażowych, zrealizował film Meyer Ezofowicz, adaptację powieści Elizy Orzeszkowej. Rzecz charakterystyczna, że właśnie ta opowieść o emancypacji polskich Żydów, zachęcająca do tego, żeby nie zamykać się w getcie, żeby się polonizować, żeby nawiązywać kontakt z kulturą, w której się żyje. To jest ta pierwsza produkcja Sfinksa. Ale nie jest to pierwszy film polski, fabularny. Jeśli nie liczyć krótkich, takich dwuminutowych filmików Kazimierza Pruszyńskiego, wspomnianego, wcześniejszych jeszcze z 1902 roku, to za pierwszy polski film fabularny, dłuższy, 8-minutowy bodaj, bo odnaleziony, możemy go dzisiaj oglądać, uchodzi film Pruska kultura z 1908 roku, związany z Poznaniem, choć producentem był Moshe Tovbin. To właśnie wydaje mi się ładne i eleganckie, że wszystko na to wskazuje, że pierwszy polski film fabularny został wyprodukowany przez tego właśnie Mojżesza Tovbina, który był nastawiony na obsługę
żydowskiej publiczności w Warszawie, czyli mówiącej jidysz, z napisami w języku jidysz, ale ten jego pierwszy film był polski, z polskimi napisami adresowany do polskiej publiczności. Tytuł Pruska kultura jest mylący. Może lepiej to wyczuli Francuzi. We francuskim tłumaczeniu ten film się nazywa Le Martyr de la Pologne, czyli Ofiary z Polski. Ten film nawiązywał do konsekwencji rewolucji 1905 roku, do słynnego buntu dzieci wrzesińskich przeciwko germanizacji. Składał się z takich 8 epizodów, jak to w tym czasie, prawda, więc 8-minutowy film, który zresztą miał duże kłopoty cenzuralne z pokazywaniem w Polsce. Przez wiele lat wydawał się zaginiony, szczęśliwie odnaleziony niedawno. No jest dzisiaj takim szacownym zabytkiem kinematograficznym, ale też świadczącym o dobrym poziomie kultury filmowej w ówczesnej Polsce. Jednak późniejsze, aż do 1918 roku, ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie filmu fabularnego łączą się właśnie ze wspomnianą produkcją Sfinksa, czyli z filmami Aleksandra Herca. No, wprawdzie to jest już powojenny zwyczaj, automatyczne dodawanie do tytułu filmu nazwiska reżysera. Nie stosowało się tego wcześniej. Film to film. Jeśli dodawano coś do tytułu, to nazwisko gwiazdy, czasem producenta nawet, gatunek, a reżyser nie wydawał się tak ważny, więc wtedy też to były raczej postacie anonimowe. Jeśli już, to właśnie producent Aleksander Herz był ważną postacią. Mówi się, że on praktycznie reżyserował wszystkie swoje filmy, mimo że rzadko w czołówce jego nazwisko pojawiało się w funkcji reżysera. Sfinks też odkrył pierwszą polską gwiazdę filmową. To była oczywiście Pola Negri, naprawdę nazywała się Apolonia Chałupiec. Od włoskiej poetki Ady Negri zapożyczyła pseudonim, pod którym zaczynała już jako kilkunastoletnia dziewczyna występować w teatrach warszawskich. Tam właśnie wypatrzyli ją filmowcy i od roku 1914 ona zaczynała, jako 17-latka, zaczynała występować w głównej roli kobiecej w filmach Sfinksa. Stworzyła taki typ, no, znany w kulturze femme fatale, właściwie dziewczyny fatalnej, bo może przedwcześnie dojrzała, ale jako ona wykonywała te role młodych dziewczyn, czarnowłosa i czarnooka, pełna temperamentu, świetna mimicznie, prawda? Gwiazda kina niemego nie musiała mieć dobrego głosu. Ważna była uroda i ekspresja. Ona dysponowała tym w ogromnym stopniu. Także ona też była tą pierwszą polską aktorką, która zrobiła prawdziwą, wielką karierę międzynarodową. Najpierw w Niemczech, w filmach Lubitscha, w końcu w Hollywoodzie, w Stanach Zjednoczonych. No ale zanim do tego doszło, to przez kilka lat była gwiazdą filmów Sfinksa w rolach o bardzo podobnym charakterze, na przykład w filmie Bestia. Jednym z niewielu ocalałych z tego czasu właśnie grała zdradliwą, młodą, pełną temperamentu dziewczynę, która stawała się ofiarą swojego ukochanego. Thank you.
zwłaszcza po 1915 roku, po odejściu, wygnaniu Rosjan z Warszawy, kiedy na krótko, na 3 lata władzę objęła administracja niemiecka i można było użyć sobie na antyrosyjskich nastrojach. Sfinks zdominował produkcję w Warszawie i wyprodukował całą serię takich filmów. Ochrana warszawska i jej tajemnice. Przebój z 1916 roku, ale też tytuł znaczący. Powtarzał się podobny schemat z jakimś złym Rosjaninem, którego wcielał się zwykle Kazimierz Nosza-Stępowski. Hertz miał też nosa do aktorów. Od razu z najlepszymi aktorami podpisał wtedy kontrakt. Już Pola Negri nie zagrała w tym filmie głównej roli kobiecej. W każdym razie tego rodzaju antyrosyjskie fabuły ze złym Rosjaninem uwodzącym polską dziewczynę, którą odbijał potem polski patriota, w tym wypadku Józef Węgrzyn, grał tego patriota. Takie filmy się powtarzały, Carska faworyta i tak dalej. Ale już w 1918 roku, kiedy te filmy wróciły na ekrany, krytycy zaczęli się skarżyć. Dosyć tego, odzyskaliśmy niepodległość, potrzebujemy nowych ludycznych fabuł.